Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Jestem mocno podekscytowany, bo do LEGO wróciła jedna z moich ulubionych filmowych serii. Naturalnie chodzi o serię Indiana Jones, a dzisiaj pokażę Wam największy zestaw z tej nowej fali. ...1545 elementów za 700 zł katalogowo. Tak wygląda zestaw Świątynia Złotego Posążka. No i jest to taka naprawdę duża diorama, która też swoją drogą jest bardzo fajna, bo jest ruchoma, możemy przede wszystkim ruszać tą wielką kamienną kulą. No kto nie zna właśnie tej sceny, kiedy Indiana Jones ucieka przed wielkim głazem, który za nim się toczy. To jest jedna w ogóle z najbardziej ikonicznych scen w ogóle w historii kina, a oprócz tego mamy tutaj kilka innych scenek i naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. Naturalnie zestaw nawiązuje do filmu Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki, choć się wydaje mi się, że to jest w moim rankingu film numer 2. Z tego względu, że moim ulubionym filmem o przygodach doktora Jonesa jest trzecia część, która po prostu bardziej mi siedzi. A jeśli chodzi o film numer 4, to wbrew pozorom nie jest to Królestwo Kryształowej Czaszki, a Świątynia Zagłady, która swoją drogą w tym roku nie pojawi się jako zestaw. Było tam wiele kontrowersji, jest wiele historii, jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem, można by pytać, cytując, jakby nie patrzeć, klasyka. No dobra, to co? Otwieramy pudełko i będziemy razem mogli z doktorem Jonesem przeżywać jeszcze raz jego przygody. W tym zestawie można ubolewać nad tym, że mamy tutaj tylko cztery minifigurki, że są naklejki i tak dalej, ale to jest zestaw z Indiany Jonesa i ja po prostu na te wszystkie drobne rzeczy będę przymykał oko. Bądźcie na to przygotowani, bądźcie czujni, bo naprawdę nie mam zamiaru jakoś przesadnie czepiać się tego zestawu. Ja po prostu za długo czekałem na to, aż Indiana Jones wróci do LEGO i to, że mamy tutaj złoty kołpak, to myślę, że jest tylko dodatkowy bonus. No dobra, a teraz jeśli chodzi o to, co na drugiej stronie. Mamy tutaj naturalnie podane wymiary, 51 cm szerokości, 25 cm wysokości, a nie, 23 cm, przepraszam, źle zobaczyłem. Mamy tutaj też zaprezentowane porównanie tej sceny klockowej do sceny filmowej, kiedy Indy podkłada worek w miejsce tego złotego posążka. Mamy tutaj też świecący klocek, no i możecie zobaczyć, jakie niespodzianki czekają na te wszystkie minifigurki, które tutaj możemy rozlokować, bo rzeczywiście jest trochę miejsc, gdzie można stracić nawet życie. A tu jeszcze możemy zobaczyć, jak Indy pokonuje na przykład tą przeszkodę w postaci, gdzie zabiera jeszcze swój bat, czy też page, czy zwał jak zwał, w zależności od tego, do czego tego używamy. Dobra, nieważne. Ja w takim razie biorę nóż i nacinam plomby, a wy za chwilę w innym ujęciu zobaczycie zawartość pudełka. Skoro trochę narzekamy na naklejki, to też pochwalmy takie elementy, jak na przykład te nadruki na tajlach. A jeśli chodzi o naklejki, to one prezentują się następująco. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Jak sobie teraz popatrzę na te elementy pokręteł, które mamy zamontowane nad podstawką, to znaczy, że muszą być to nadruki. Za to zdecydowanie plus. No i jeśli chodzi o instrukcję, zobaczcie, mamy tutaj plakat, który naturalnie promuje Poszukiwaczy Zaginionej Arki. A tutaj jeszcze dla fanów mamy troszeczkę takiej typowo filmowej zawartości, no i informacje o tym, kiedy, jakie filmy się pojawiały i informacje również o tym, że w 2023 roku możemy spodziewać się kontynuacji, na którą ja naprawdę bardzo mocno czekam. Idę budować i zaraz będziemy sprawdzać ten zestaw. Czy to jest zestaw idealny? Nie. A czy to jest zestaw, który wśród fanów Indiany Jonesa będzie wyciskał całą masę wzruszeń? Zdecydowanie tak, a z racji tego, że ja do tego grona się zaliczam, no to muszę powiedzieć, że przy składaniu bawiłem się świetnie. Co więcej, spowalniałem składanie, żeby po prostu cieszyć się z tego, co buduję. No i powiem, że
Jest słabo od tyłu, bo kiedy sami zresztą w trakcie obrotu widzieliście, jak te mechanizmy są zrobione, tak naprawdę na chama są tam wciśnięte, one nie są w żaden sposób poukrywane, ale ten zestaw ma dobrze wyglądać w takim ujęciu, jak go teraz widzicie. No dobra, to ja w takim razie nie będę przeciągał, zobaczmy sobie po kolei te wszystkie scenki, zobaczcie, co tutaj się znalazło. Satipo niech sobie tam dynda, bo on będzie potrzebny do tego, żeby pokazać wam jeden z mechanizmów. No ale, jeśli chodzi o pozostałe mechanizmy i w ogóle konstrukcję, to zobaczcie, tutaj mamy wejście do jaskini, a tak ten pierwszy z mechanizmów wygląda od tyłu. I nie będę wam pokazywał tego, jak to się kręci, zresztą sami też zobaczcie, jak to wygląda w przypadku pozostałych mechanizmów. Ten to w ogóle wygląda, jakby trzymał się na ślinę i kawałek taśmy klejącej, ale przemilczmy to. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest diorama, która ma po prostu dobrze wyglądać z przodu, która, jak ktoś do was przyjdzie, powie: wow, to jest Indiana Jones w miniaturze, wy powiecie: no a teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. No właśnie, kula jak najbardziej się porusza. Mamy co prawda fragment tej zębatki, która tam jest widoczna, i to troszeczkę może gryźć, ale mimo wszystko wygląda to świetnie, no bo zobaczcie. Opuszczam sobie lekko pokrętło i wtedy kamień zaczyna się kręcić i musimy pchać go dalej, żeby on sobie dalej jechał. Tutaj, kiedy będziemy go podkręcać pod górę, to on delikatnie musi przeskoczyć i wszystko się wtedy zgadza. Ale naprawdę wygląda to całkiem spoko, choć wydaje mi się, że to jest chyba najsłabsza część w ogóle całej dioramy. Ale jest klimat dżungli, jest klimat tajemniczości. Wygląda to całkiem poprawnie, mamy tutaj jeszcze wciśniętego kościotrupa, mamy tam te wszystkie ostre elementy i tutaj możemy przejść sobie płynnie do kolejnego elementu, tyle że średnio to będzie widać. O, teraz powinniście zobaczyć, może jeszcze opuszczę kulę i będziecie widzieć to lepiej. Mamy tutaj kolejne pokrętło, które umożliwia nam przejście dalej i tutaj będziemy sobie mogli odegrać scenkę, gdzie wiecie, po prostu opuszcza się to w ostatniej chwili, jak zresztą w innych filmach, to też nie jest tak, że tutaj to było jakieś wyjątkowe. To jest bardzo ograny schemat, no i tutaj jeszcze raz możecie sobie to zobaczyć. Cyk, cyk, ściana się podnosi, ściana się opuszcza, a drugie pokrętło odpowiada za ten mechanizm dyndania, więc tutaj też możemy sobie robić ten element dyndania nad rozpadliną. Tutaj też mamy podane dwa cytaty, mamy też logo filmu. No i jeśli chodzi o wykonanie tego elementu, tutaj jest może niewiele klocków, ale mimo wszystko jest też całkiem nieźle. Zobaczcie, mamy tutaj te wszystkie korzenie, które gdzieś tam rozpościerają się nad makietą, mamy pozostałe elementy, no i naturalnie tutaj już możemy sobie podejść, żeby zetknąć się z, nazwijmy to, final bossem. Bardzo dobrze prezentują się te wszystkie głowy i też zobaczcie, że mamy tutaj kilka easter eggów, bo na przykład w tym miejscu mamy głowę w kształcie takiej klasycznej głowy minifigurki, a tutaj mamy króla Kahuke, więc fani piratów powinni oczywiście od razu się zorientować. Jak chodzi o ten element, czyli o ten złoty odlew, on się naprawdę bardzo fajnie prezentuje i tutaj te mechanizmy to jest naprawdę popis tego, co tutaj możemy robić. No bo teraz tak, w tę stronę nic nie idzie, ale tutaj zobaczcie, cyk, rozświetla nam się światło nad posążkiem, posążek się opuszcza, ale to nie koniec, bo bawimy się dalej. Cyk. I możemy zrzucić tę wielką głowę, która tutaj czeka, no ale z powrotem możemy sobie ją umieścić w ścianie. No i w ogóle jeśli chodzi o te wszystkie głowy, które tutaj się pojawiają, naprawdę dobrze to wygląda. Cała posadzka zresztą daje radę i myślę, że odgrywanie tej sceny, gdzie Indy tutaj wchodzi, gdzie podkłada worek za figurkę i tak dalej, to naprawdę jest super sprawa i wydaje mi się, że pod tym kątem zestaw każdemu powinien się podobać. Nie ma tutaj może jakiegoś takiego, wiecie, bardzo skomplikowanego budowania. Dużo rzeczy jest troszeczkę tak na słowo honoru, bo to raczej ma być odwzorowanie scenek, ale i tak bardzo mi się to podoba, a właśnie zwieńczenie w postaci tych głów, które jak się na nie patrzy, to wiecie, kojarzą się te kamienie, które śpiewają Bohemian Rhapsody, to tutaj myślę, że jak się patrzy na te głowy, to dokładnie od razu jest takie mama uuuu. No powiedzcie, czy tak nie jest. No dobra, możemy przejść do minifigurek. Figurki, jak mówiłem wcześniej, są tylko cztery, a wśród nich znajdziemy tego indiańskiego wojownika. Mamy tutaj też naturalnie Beloka, jest Satipo i jest Indy. No i jeśli chodzi o tego wojownika, to zerknijmy sobie na niego w pierwszej kolejności. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Z drugiej strony mamy jeszcze buźkę mniej zeźloną i
szczerze mówiąc, pod jakieś takie drobne scenki to będzie fantastyczna figurka. Jeśli chodzi o Belloka, fajnie, że wraca rewolwer i to rewolwer, który nim jest, a nie udaje na przykład fragment silnika. Z drugiej strony buźki nie mamy jakiejś alternatywnej, no ale to też ze względu na nakrycie głowy i myślę, że jeśli będziecie chcieli sobie zrobić coś w klimacie Adventurers z taką bardzo współczesną minifigurką, zdecydowanie warto po nią sięgnąć. Co do Satipo, to on tutaj ma buźkę mniej zszokowaną, ale zobaczcie, na plecach idą pająki, wygląda to naprawdę świetnie, tutaj jest bardzo mocno przerażony i na końcu Indiana Jones wyposażony standardowo w swoją torbę, mamy tutaj też bat, no i jeśli chodzi o główkę, to zobaczcie, tutaj bardzo fajnie jest utytułany tymi wszystkimi pajęczynami, jest jakiś mały pająk na głowie, a tutaj mamy taki klasyczny uśmiech Indiego i bardzo fajnie to, co wystaje spod kapelusza, ten fragment włosów zasłania tą alternatywną buźkę, pod warunkiem, że zdecydujemy się na taki wariant, bo mam wrażenie, że kiedy robimy to już w ten sposób, to niestety tutaj fragmenty tych pajęczyn wystają spod włosów, ale i tak jest całkiem spoko. Jestem fanem przygód Indiana Jonesa i uważam, że właśnie na taki zestaw czekał najbardziej znany na świecie filmowy archeolog. Tutaj jest i kolekcjonersko, i zabawowo. Okej, z tyłu jest fatalnie, ten zestaw z drugiej strony wygląda bardzo źle, ale nie będziemy na niego patrzeć od drugiej strony, będziemy patrzeć, jak odgrywają się te miniaturowe filmowe sceny. Będziemy toczyć kamień, będziemy też chcieli zdobyć złoty posążek. I pod tym kątem jest naprawdę bardzo dobrze, natomiast chciałbym, żeby ten zestaw trafił do szerokiej dystrybucji i był do kupienia za mniej niż 500 zł, bo uważam, że ta cena katalogowa jest może nie tyle przesadzona, co po prostu fajnie, gdyby ona została ceną katalogową, a realna cena byłaby po prostu dużo niższa. Natomiast ja bawiłem się świetnie, mimo mankamentów tego zestawu i mimo tego, że nie ma tutaj zaawansowanego budowania. Tu jest prosto, ale bardzo konkretnie i wszyscy fani Indiana Jonesa będą dzięki temu zestawowi czuć dużo satysfakcji. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!